Hej, witajcie moi drodzy, jestem Michał Wolfram, a to jest kolejny odcinek z klocków 1.17. Jesteśmy dalej na fabryku, lekko zmodowanym. Lekko, dlatego że mam zamiar już niebawem przejść na serwer bardziej zmodowany. Pokażę wam, co stało się od czasu poprzedniego odcinka, a stało się trochę rzeczy, więc nie przedłużając, zapraszam na odcinek. Okej, jesteśmy na serwerze. Dosyć awangardowo. Po pierwsze, dlatego, że jest noc. Po drugie, dlatego, że nie jesteśmy u mnie w sypialni, tylko gdzieś tam w holu. I teraz popatrzcie, coś ciekawego porobiło. Wszystkie kotki generalnie mają niebieskie obruszki, a jeden ma czerwoną. I ten kotek, który ma czerwoną, to jest Sakamoto-san. To jest referencja dla tych, którzy wiedzą, to będą wiedzieli, a dla tych, którzy nie wiedzą, to mogą zgooglać. Tutaj mam dosyć dużo tego szkła. Zaraz zobaczycie po co. Słońce fajnie wstaje. Jest całkiem sympatyczny ten 1.17. Aha, nie wiem, czy ja wam mówiłem. Kurczę, zupgrade'owałem ten serwer, moi drodzy. Z 1.15 na 1.17 i jest całkiem fajnie. Te mody, które miałem, mam dostosowane właśnie pod 1.17. Wielkie dzięki dla człowieka odpowiedzialnego za upgrade moda tego klona Inventory 2X. To jest bodajże Inventory Profile, sobie się nie mylę. Oryginalny autor nie robił tego moda już od dłuższego czasu. Ostatni release jest z 2020. A ten człowiek, wyobraźcie sobie, wziął kod źródłowy, poprawił go tak, żeby był kompatybilny z 1.17 i opublikował nową wersję, więc masywne dzięki dla tego człowieka. Ja też próbowałem to zrobić, natomiast trochę było tam zmian. A z racji tego, że nie miałem większej styczności z fabrykiem, w ogóle z tym, w jaki sposób się tworzy mody na fabryka, to nie za bardzo mi tam chciało to w niektórych miejscach iść. A bardzo, bardzo fajnie, że ten człowiek się za to zabrał i to zrobił. Dobra, wychodzimy na zewnątrz. Zobaczymy, co się pozmieniało. Tak, nie wiem, czy ja tutaj wam pokazywałem, że jest okno. Nie wiem, czy ja... Nie, nie pokazywałem wam tego. W ostatnim odcinku tego nie było. Ostatni film na YouTubie moim to były te różnorakie mody na klocki. Jeden 16, a jesteśmy jeszcze w wersji wyżej, więc o tyle jest jeszcze ciekawiej. I tak, tutaj się trochę podziało. Patrzcie, tutaj w ogóle mam takie wyjście eleganckie, takie zadaszone. Dlaczego tutaj jest to? No już widzicie, bo jest zrobiona farma. Ok, idziemy po schodkach. I farma jest, moi drodzy, dosyć duża. Tutaj zrównałem z ziemią niewielkie wzgórze. I tutaj ta farma jest dosyć taka właśnie masywna. Tu jest takie drzewko postawione właśnie jako, powiedzmy, częściowe, może zadaszenie, może jako taka jakaś tam nostalgia czy coś takiego. Tutaj mi troszeczkę urosła arbuza, więc bardzo się cieszę też. Zaraz sobie tutaj, no co ciekawe, no tutaj chcę, widać, rosnąć na ziemi takiej niezaoranej. Ciekawie. Okej, to sobie poprawimy. Potem się zajmę tymi właśnie plantami, albo nawet teraz. Tak, tutaj były ziemnioki. Fajnie mi tutaj dużo rośnie, w porównaniu z tym, co było poprzednio. To jest naprawdę duży wzrost ilości tych właśnie upraw. Teraz dzięki temu to mogę naprawdę z 2 czy 3 osoby w klockach nakarmić tak na porządku dziennym. A przedtem z trudem zostawało mi dla siebie samego. A to jest już naprawdę fajna rzecz właśnie ta powiększona plantacja. Chciałbym jakoś to jeszcze automatyzować, ale w tym już pomogą mi bardziej konkretne mody, a testuję paczkę na 1.17, więc być może kolejny film będzie już z bardziej zmodowanego modpacka, no bo to częściowo też jest modpack, to co teraz widzicie. Co prawda jest tutaj tylko mod na sortowanie. Mamy tutaj Optifine'a na pokładzie? Nie. Jakiś mod mi tutaj dał, że jest maksymalny frame rate większy, nie wiem. W każdym razie tu jest jakiś mod optymalizacyjny też chyba. Nie wiem, czy Optifine'a tutaj nie ma. Natomiast Optifine'a testuję na bardziej zmodowanym modpaku i tam całkiem fajnie się spisuje i pomimo tego, że coś tam klocki mają wyciek pamięci, to on sobie to potrafi ładnie naprawić. Więc tyle takich, powiedzmy, informacji na początku update'owych. A co tutaj się w klockach pozmieniało na tym serwerze, to jest dopiero, ta plantacja to jest dopiero początek początków. Tutaj udało mi się, nie wiem, czy to nagrywałem, chyba nie, udało mi się sprowadzić krowy. Krów jest dosyć dużo, tutaj zwierzątek jest naprawdę dużo.
jaskinia mroźna ze spawnerem cały czas tak stoi. Idziemy do środka, gdzie pokażę wam, co jeszcze się tutaj udało zrobić. Więc idziemy. W sumie odłożę to szkło. Ono pójdzie do skrzyneczki, tam gdzie są kosztowności, jeżeli będzie jeszcze dla niego miejsce. No jest miejsce, fajnie. Tutaj sobie to włożymy. Jedzenie tutaj aż musiałem zrobić, nie wiem, to chyba pokazywałem w ostatnim odcinku, że jest powiększona skrzynka. Oj, już się powoli jedzenie nie mieści, ale rzeź. No nieźle, trzeba będzie robić jakieś ciasto, czy tam sałatki, czy coś. Dobra, idziemy do kopalni. I tutaj pierwszy jest wagonik, a po drugie jest kompletna przeróba tego, powiedzmy, szybu kopalnianego zjazdu. Pamiętacie, jak się tam szło takimi zakosami, zawijasami? Tego już nie ma. Jedyne, co po tym dostało, to jest tutaj zakopane dirtem po to, żebym mógł tutaj w razie czego przedostać się i wrócić. Zaraz wam pokażę, jaka była poprzednia kopalnia. Poprzednia kopalnia była taka. Tutaj się... O, tędy się zjeżdżało chyba, z góry albo jakoś tak. Tutaj się jechało i tam w dół i gdzieś tam były te zakrętasy. Pomyślałem na początku, że zrobię tutaj taki zjazd, no i całkiem fajny zjazd zrobiłem, ale na koniec stwierdziłem, że kurczę, skoro już robię taką poprawkę, że zamiast tego zakrętu się jedzie prosto, to mogę zrobić w ogóle całość, że się jedzie prosto. Koniec końców oczywiście nie wyjdzie ta kopalnia, nie wyjedzie do tego samego miejsca ten zjazd, gdzie był poprzedni, ale to na swój sposób naprawiłem. Dlaczego zrobiłem taki overhaul kopalniowy? Dlatego, że trochę mi się kręciło w głowie, jak tak zjeżdżałem, wiecie, ciach jeden, zakręt drugi, trzeci, czwarty i tak dalej. No trochę takie to marne było. Więc wsiadamy i pokażę wam, jak teraz to wygląda. Patrzcie, jedziemy. I tak naprawdę są tutaj tylko dwa zakręty. Jeden, drugi. I już patrzcie, moi drodzy, jesteśmy na końcu tego zjazdu. Troszeczkę zmienił się też ten hol na dole kopalni. Te tunele są teraz bardziej takie uporządkowane. Tu jest tamto wejście w górę, które było. Jakoś to też się tym zajmę kiedyś. I de facto w każdą stronę mamy tunele wraz z odnogami. Tutaj jest na południe, na zachód, na wschód. Potem jest jeden tam gdzieś dalej. Tamten, który wygląda jak to wejście w tym Maxie Paynea. Wiecie co, ja to potem skopię, że będzie to na 11 kratce, bo nie lubię mieć tak części na 11, części na 12. I jeszcze mamy tunela tutaj. Więc tych tuneli jest naprawdę sporo. Trochę mi się diaksów udało ukopać. Teraz jest dosyć taki ciekawy i śmieszny na swój sposób paradoks, że posługuję się głównie narzędziami żelaznymi, a mam już diaksów całkiem sporo. Aha, diaksy chciałem wam pokazać. Tak, idziemy zobaczyć na diaksy. Diaksy mam tutaj, jest ich 39, więc całkiem niemała ilość. Będzie prawdopodobnie jeszcze więcej, jak sobie tutaj gdzieś tam będę chodził i coś robił. O, robi się już zachód. I tak, idziemy spać. Aha, jeszcze nie ma aż takiego zachodu. Sobie wyjdziemy, zobaczymy, jak tam się ładnie zachodzi. A zachodzi się całkiem elegancko. Nie wiem, czy wam pokazałem, że tutaj wypełnię. Chyba to robiłem już w ostatnim odcinku. O co mi się przypomina, że ja to montowałem. Fajnie by było zrobić tu jakąś taką przystań, wiecie, takie wysunięte jakieś molo czy coś takiego. To by było bardzo takie sympatyczne. No i tak oczywiście, jak aktualizowałem silnik, znaczy klienta, mody klienckie, to i na serwerze było sporo aktualizacji. Odkopałem swój stary ten silnik, który miałem od już tam miesięcy 1.15 i zmodernizowałem go. Tam, jak wiecie, mam w Dockerze zrobione. Nie wiem, czy pamiętacie to, jak miałem serwer Open Computers i w którymś z odcinków, chyba w drugim odcinku czy w pierwszym, pokazywałem, jak zrobić serwer na Dockerze. I dokładnie w ten sam sposób mam prowizjonowany i utrzymywany serwer ten, na którym w tej chwili gram. Więc w taki sposób to jest zrobione. OK. Pójdziemy spać. I teraz największa rzecz, jaką zrobiłem od kiedy mnie nie ma, od kiedy mnie nie było na serwerze, znaczy od kiedy nie nagrywam odcinka, no bo oczywiście na serwerze byłem. Wyjdziemy sobie tędy. I ta-ta-da! Ten kamion jest już całkiem... To było mnóstwo pracy, wiecie, żeby skopać tą podłogę, doprowadzić ją do tego poziomu mniej więcej równego. Tutaj wstawiłem takie te słupy oświetlające. Być może jakoś to je pociągnę do góry, być może coś jeszcze zrobię. Tam jest dosyć duży kanion,
Dlatego on jest na chwilę obecną zakoblowany. A te słupy postawiłem dlatego, bo respiło mi się tutaj trochę moba. No i trzeba było jakoś to oświetlić, żeby się tutaj, powiedzmy, węże nie respiły, czy jakieś inne zaraza. I tak sobie pomyślałem, z reguły pochodnie stawia się na górze, na jakiś, powiedzmy, pod sufitem czy gdzieś. Ale w takich ogromnych przestrzeniach to nie wiadomo, jak te pochodnie dobrze postawić. No i sobie przypomniałem, jak byłem w Licheniu, to tam jest tak fajnie zrobiona, że nie ma lamp zwisających z góry, tylko są takie latarnie, wiecie, jak uliczne, stojące po prostu na posadzce. Więc tak stwierdziłem, że sobie walę takie po prostu słupy. Może to zrobię potem jakoś trochę lepiej. Zobaczymy, jak z tego i co z tego wyjdzie. A tutaj zaraz zobaczycie, co przewidziałem. Aha, tutaj nie ma jeszcze żadnej klatki schodowej. Postaram się zrobić coś prymitywnego. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Wiecie, tutaj jest takie całkiem sympatyczne miejsce. Jakiś taki, powiedzmy, storage, coś ten design. A tutaj chciałbym mieć jakieś takie właśnie wejście po schodkach. Tutaj mogłoby być coś, jakiś taki przedsionek. Chciałbym tutaj mieć jakieś, powiedzmy, urządzenia magazynujące energię, czy coś takiego. Może jakieś delikatne piecyki, coś takiego. Znaczy delikatne. Delikatne w sensie w niewielkiej ilości, służące do jakiegoś, do jakichś małych procedur. A tutaj idziemy sobie. I tutaj chciałbym, żeby była moja nowa sypialnia. Właśnie w tym miejscu z takim widokiem, wiecie, tutaj częściowo na ten kanion, częściowo na drzewa, które są tutaj u góry, częściowo na niebo, żebym sobie mógł patrzeć na niebo. Tutaj będzie jakieś przeszklenia, bo raczej tutaj nie będę robił schodków. Chciałbym, żeby schodki właśnie były tutaj takie jakby do jakiejś, powiedzmy, sterowni czy jakiegoś takiego fabrycznego centrum dowodzenia. I ten kanion chciałbym, żeby był od góry oszklony, ładnie oświetlony i żeby to było miejsce, po którym mogą swobodnie biegać kotki, żeby nie zamykać ich u mnie w sypialni, żeby nie siedziały całego życia u mnie w sypialni, tylko żeby sobie biegały po prostu po tym kanionie. Tutaj mogę zrobić jakieś, powiedzmy, czy podłoga będzie z drewna, czy podłoga będzie z wełny, czy z czego tam, żeby to było w miarę jakoś tak ładnie porobione, przytulnie. Może tutaj zasadzę jakieś drzewa. Wiecie, byłoby to dosyć takie ciekawe, że na przykład tutaj byłoby sobie jakieś drzewo, tutaj, albo na przykład, wiecie co? Tutaj mógłby być taki mini ogródek. Myślałem na początku, żeby tutaj puścić jakąś fontannę, czy fontannę, wodospad. A tutaj w sumie mogą być jakieś drzewa? O, właśnie obłożone pochodniami. To nie jest zły pomysł, to nie jest zły pomysł, tak można zrobić. Fajnie, że to nagrywam, będę mógł sobie potem to obejrzeć i zobaczyć, jakie miałem plany i powoli je jakoś zacząć realizować. Więc całkiem nie jest zły pomysł. Chciałbym teraz zlikwidować to, co tutaj jest takie niefajne właśnie. Różne te surowce gorszego sortu i zastąpić je na razie kamieniem, koblem. Potem pomyślę, czy będę chciał je zastępować clearstone'em, czy będę chciał je zastępować na przykład drewnem, czy na przykład jakimś właśnie wełną. Nie mam jeszcze owiec, nie mam plantacji owiec. Nie mam hodowli owiec, więc nie mogę sobie jeszcze tak wełną szastać. Chciałbym też w sumie mieć hodowlę owiec. To by nie był zły pomysł. Tak mieć taką hodowlę owiec i używać sobie po prostu do wełny, ewentualnie do pozyskiwania tego mięsa, które jest całkiem sympatyczne. Aha, jak budowałem to, teraz mamy na kalendarzu 26 czerwca. To były te dni, gdzie właśnie w pobliżu Bielska, na przedmieściach moich było, powiedzmy, ponad 30 stopni, więc pot lał mi się z czoła, kiedy właśnie to budowałem. A właśnie tutaj sobie taki był ten kanion, taki sympatyczny, i sobie tak pomyślałem, kurczę, taki kanion, w takim kanionie to na pewno są fajne temperatury, taki jest chłodek. Przynajmniej, powiedzmy, na przykład w takim tutaj zatoczonym miejscu, albo w tamtym kanionie, który jest, jak widzicie, za... O, zaraz wam pokażę, jak on wygląda, ten kanion, ten duży, on taki właśnie. O. On jest trochę taki, no... nieodkryty. Nie jestem pewien, co tutaj jest. Jakie tutaj mieszkają, wiecie, stworzenia i co tam jest za towarzystwo. To się dowiemy kiedyś, bo planuję też ten kanion oświetlić, żeby, wiecie, nie było nawet słychać tych mopków tej całej, powiedzmy, klientelni. Bo, no po co? Aha, skończył mi się kowal. Tak. Nietypowe zjawisko pogodowe, Wolfowi skończył się kobel, a kobla nigdy za mało.
Kobla nigdy za mało, czy kobla nigdy za wiele? Kurde, pamiętam ten odcinek, kiedy mówiłem, że mam problem z tym sformułowaniem od niedawna. W klockach jako takich, kobla nigdy, patrzcie, nigdy za wiele, czy nigdy za mało? Kurde. Ile mamy stopni? Mamy stopni 19, więc de facto mój mózg powinien pracować na pełnych obrotach i się nie bugować, a co się dzieje, każdy widzi. Września. Domyślnie, jak sobie tam kopię, to wiecie, kobla jest zazwyczaj mnóstwo, a tym razem właśnie skończył mi się w łapce, ale to mniejsza z tym, bo już mam dosyć dużą rezerwę, to mogę sobie teraz po prostu to wszystko, ten cały dirt, te wszystkie dziury, koblem da się załatać. Tak. Pan Krajewski, pozdrawiam pana Krajewskiego, który jedną wersję mi oflagował. Jedną wersję tego traka, wiecie, tej tkaniny z kanału Ventrilove. A wersji trzeciej mi nie oflagował, więc bardzo panu Krajewskiemu dziękuję. I życzę miłego dnia i udanych zakupów. Kobla nigdy za... No to teraz jest i nigdy za mało, i nigdy za wiele w tym odcinku, bo w skrzynkach mam go za wiele, a w łapce go akurat miałem za mało. Więc tak to wygląda. Wolfowa, standardowa rozkmina za mało, za wiele. To dzisiaj było kobla nigdy za wiele, a skrzynka nigdy za mało. Wiecie co, ja się przejdę teraz do spanka, bo mobów w nocy nigdy za mało, nigdy zero. Co, już jest noc? Już mogę iść spać? Mogę, no widzicie. Elegancko. I pójdziemy jeszcze trochę tego surowca pozbierać. Znaczy pozbierać, pokłaść. Pokłaść kobla, pozbierać tego różnokolorowego. Prawdopodobnie ściany będę miał clearstone'owe. Za wyjątkiem powiedzmy najgórniejszej kratki, gdzie będzie ten dirt. No bo wiecie, każdy kanion ma dwie strony, górną i dolną. Górna musi być właśnie jakoś tam dirtowana. No nie zostawię go clearstone'owanego u góry, bo byłoby to głupie. Nie zastanę kanionu dirtowego i nie zostawię go clearstone'owanego. A przy okazji mogę fajnie tą tutaj wnękę wypełnić. Chyba nie chcę jej zostawiać. Ona mi się na nic nie przyda raczej. Okej, trochę się jeszcze wydrapię tutaj. O, jest, jestem się składnie. Tutaj chyba były jakieś te ory, czy węgiel tutaj był, czy żelazo, coś tutaj musiało być, bo inaczej bym tam nie dotarł i nie wstawił pochodni. Ewentualnie mógł się tam zrespić zombiak, którego musiałem po prostu, wiecie, zgładzić. Zombiakom nie przepuszczamy. Tutaj nie jest źle. Fajnie. To mnie cieszy. Teraz to. Tak naprawdę, wiecie, mogę sobie tylko to zablokować. Czy tam chcę to ruszać? A weźmy to. Też zakoblujmy. Aha, no i to przy okazji bym tam granic, czy jak mu tam, elegancko. No i nawet patrzcie, mogę sobie tędy dotrzeć i zadziałać kobam. Czyli ja to potem obłożę, kurczę. A no i tutaj też muszę jakoś zareagować w tym miejscu, w tej luce. Tutaj nie wiem, czy nawet nie jest wyjścia na powierzchnię. Na pewno tutaj jest jakiś zombiek kiedyś. Ty, patrzcie, ale co? Jest wyjścia na powierzchnię. Gdzie to wyjście wychodzi? Fajne. Taki emergency exit. Podoba mi się. I tak ten kanion wygląda, patrzcie, z góry. Zastanawiam się, czy... Nie no, te ściany będę musiał i tak potraktować clearstone'em. Czy podłogę, to jest jeszcze kwestia sporna. Ale ściany tak, na pewno z dwóch stron. Tamtą początkową i końcową. Tutaj trochę też było zrównywania i przeróbek tego terenu. To jest w ogóle taki most przygód, tak zwany. A. Tutaj chyba zrobię tabliczkę Adventure is out there. Że wiecie, idę sobie na jakąś przygodę i tak mijam taki... To było chyba w tych, w Kubusiu Puchatku, że był taki mostek i tam za tym mostkiem była wielka nieznana. Tak to było, przynajmniej w niezwykłej przygodzie Kubusia Puchatka. I też chyba to było w tym, w Kubuś i Hewalumby. O, patrzcie. A, tu jest drugie wejście do tego kanionu chyba. No, to jest trzecie, trzecia przebitka, ale co? Jest mnóstwo wyjść do tego kanionu, naprawdę. Jestem aż po prostu zdziwiony. Zastanawiam się, co z tym zrobić. Czy ja tego nie będę chciał jakoś zabudowywać? Czy zrobić tutaj jakieś właśnie klatkę schodową i wyjście ewakuacyjne? Nie, no nie mogę robić tutaj wyjścia ewakuacyjnego, bo bym ja pomijał
wyjście mostem przygodowym, a to już byłaby rzeźnia. Jak tak można? Wiecie, przechodzenie do wielkich tych przygód bez mostu przygotowego? To po prostu się nie godzi. Jak tak można? Dlaczego to jest podobne? Mam pomysł. A, już się robi powoli ten... nocka. Jezus ma 12, 8.55 jest zachód słońca i już mój Mac się do tego powoli przygotowuje, ładując mi tapetę wieczorną. Nie, musi to być zablokowane. Będę to powoli po prostu zakoblowywał. Może potem to zasypię jeszcze jakimś dirtem, bo tego wyjścia tutaj nie potrzeba, bo ono jest tym drastycznym naruszeniem zasad przygodowych. Tak nie można. Teraz akurat kobla nigdy za mało i to w pozytywnym wydźwięku tego sformułowania, bo mogę sobie go użyć elegancko do zablokowania tego wyjścia. Potem sobie użyję po prostu clearstone'a do zacementowania, powiedzmy, do zjednoczenia kolorowego tej ściany. Będzie w jednym odcieniu szarości. No, super. Teraz już nie można bypassować mostu przygotowego. Most przygotowy. Trochę mnie denerwuje jeszcze to, bo nie wiem, co ja mam z tym zrobić. Tu jest takie... niby taka fajna luka, wiecie, w której coś mogłoby być, ale z drugiej strony tu jest taka dosyć duża luka, którą nie wiem w tej chwili za bardzo, w jaki sposób zagospodarować. Może wykopię tego dyrka. No i też miałem taki trochę konflikt wewnętrzny, sam ze sobą egzystencjonalny, przy okazji właśnie tego masywu. Nie wiedziałem, czy go skopać, czy go nie skopać. Bo z tej strony na przykład wygląda całkiem fajnie, tak zachęcająco. Z tej strony wygląda trochę... mniej zachęcająco, ale tutaj na przykład coś można było dobudować. Jakiś na przykład wielki, wełniany, ten powiedzmy, skocznik dla kotków, żeby sobie mogły skakać po tej wełnie. Kotki lubią wełnę, kotki lubią mięciutkie miejsca. Ale z drugiej strony, no, stwierdziłem, że chyba jednak to nie zostawiał. Może to po prostu tutaj przyblokuję od tej strony. To może być nawet niezły pomysł. I zrobię tutaj jakieś takie wejście, wiecie? Na przykład powiedzmy w tej kratce. Ciach, tutaj. Tu będzie wejście. Do tego, masywu. I ewentualnie potem go jakoś zagospodaruję, to znaczy na pewno go zagospodaruję i będzie tutaj miał jakieś coś wewnątrz, może coś wewnątrz. Natomiast w tej chwili nie mam żadnych jakichś pomysłów, co z tym mógłbym fajnego zrobić. No nie, w sumie mogę zrobić to tak. No i teraz pewnie tam spadnę i się zabiję po prostu. No nie, jednak nie. Za mały dystans, żeby się zabić. Nieźle. Jest to wejście. Wiecie, coraz bardziej mi się to zaczyna podobać. Powinienem jeszcze na tej ścianie postawiać pochodnie, bo tutaj może się jakiś tam gość pojawić. A, i tutaj coś by się przydało, wiecie, jakaś jedna, może druga ta pochodnia. Nieźle. Podoba mi się. Dobra, idziemy spać i chyba zarzucę tutaj jakiś clearstone, znaczy kobla do przepadarki, żeby uzyskać clearstone, ale to już w kolejnym dniu, powiedzmy, ten klocko-darzowym. W sumie trzeba by jakieś nakarmić też te kotki. One jaśnie wołają, ale tak naprawdę każda z nich jest łasa na jakąś rybkę. Rybek mamy na 3 karmienia. 3 z kawałkiem, co prawda, ale no tak powiedzmy na około 3. I idziemy karmić maleństwa. I Sierra. Ten będzie Monterey po nowym systemie. Ten nie wiem jeszcze, jak się będzie nazywał. Sakamoto Lab. Regan też i Mojave. Bardzo ładnie. Okej, okay. Sobie tam trochę skopię. Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb. Instalacja Windowsa XP się kłania. W sumie nie wiem, czy udałoby mi się zainstalować Windowsa XP na wirtualce, na kluczu licencyjnym, którego używałem dawno, dawno temu. Być może by się udało, ale nie ręczę. Chciałem robić ten clearstone, więc pójdziemy sobie do piecyków. Może coś tutaj jeszcze zrobię w tej luce, może ją zabetonuję. Z tym, że w tym miejscu akurat mamy całkiem nieźle, jak chodzi o przestrzeń. Co prawda tutaj się dochodzi do... wiecie co? A może bym zrobił tu jakieś takie sekretne wyjście pod ocean, podwodne. Wiecie, świat klockowy stoi tutaj otworem w tej kwestii. I dlatego też nie mogę się doczekać, aż w końcu zaupgrade'y ten serwer do silnika Fabric. Tak, żeby dało się uruchamiać mody, bo ten serwer jest w tej chwili na spigocie. Więc tak wygląda jakaś tam, powiedzmy, mapa na najbliższy czas, co będzie robione po prostu na serwerze i wokoło niego.
pod kątem zarówno, wiecie, gameplayowym, jak i infrastrukturalnym. Tak, dobra, wsadzimy sobie, czekaj, zobacz, czekaj. Mówię do widzów, którzy są w liczbie tej wieloosobowej, mówię, czekaj, tak. Wolf. Wsadzę ten kobel do pieców, żeby się troszkę przepaliło to. 8, 8, no powinno coś tam się. Spróbujmy teraz tego kobla jakoś zastąpić właśnie clearstone'em. Clear koblem na ścianach, no bo na ścianach akurat jakoś na razie nie mam planu, żeby trzymać inny surowiec. Okej, okay, powoli jedna ściana się już nam pojawiła. Jeszcze to tutaj, co jest z boku, trzeba jakoś wyprostować. Całkiem nieźle. Zostało mi tutaj 33 kobla. Zastanawiam się jeszcze, czy tutaj nie poprawić też... Nie, to będzie poprawione w dalszej fazie. Na początku zamienię po prostu cobblestone na stone'a. A potem wyprostuję tą samą górę, żeby została... Bo tak naprawdę to ma być izolowane przeciwko creeperom, dlatego tutaj powinna być trzykrotna warstwa szkła jako izolacja po prostu przed wybuchem, że jak coś mnie na górze po prostu ciachnie, rozwali czy coś, to nie rozpadnie się to tak łatwo i nie wpadną mi tutaj do środka i nie rozwalą mi kotków, więc to będzie, powiedzmy, na plus. Dlatego tutaj musi być trzykrotna warstwa szkła, dlatego będę musiał ten Grand Theft Sand. Już mam nawet taki ten endpoint, jak zobaczycie kiedyś tam. O, Grand Theft Sand, więc tutaj jest miejsce, gdzie się kradnie po prostu na górze piasek. Trochę już go skopałem, trochę już go tutaj mam. Jak widzieliście, już też mam całkiem pokaźną ilość szkła. To żelazo, które mam, będzie ten tutaj. I żelaza mam bardzo, bardzo dużo. To nawet mnie cieszy. Nawet bardzo mnie cieszy, bo staję się troszeczkę mniej zależny od chodzenia po kopalniach. Przynajmniej na ten moment. I idziemy jeszcze zrobić z drugą ścianą. Aha, już się robi powoli noc. Zobaczmy, czy już mogę iść spać. Kotki, mogę iść spać? Mogę. Bardzo ładnie. Śmieszny jest ten tooltip, który się pojawia po prostu, że śpisz w nocy. Takie... Tak. Zabawne. Natomiast denerwowała mnie wiadomość, która się pokazuje przy wczytywaniu świata z rzeczami z trybu eksperymentalnego, że może to być niebezpieczne. I ona się pokazuje przy każdym wczytywaniu tego świata, więc to jest trochę głupie. Kiedyś się śmiałem, że istnieje taki mod, który się nazywa Nie ma tutaj smoków, że on właśnie powstrzymuje tą wiadomość od pokazywania się. A okazuje się, że jednak ta wiadomość jest dosyć denerwująca. Nie wiem, dlaczego Mojang takie coś zrobił. Przecież w klocki nie grają głupi ludzie, tylko ludzie, którzy wiedzą, co robią. I jeżeli raz im się pokaże, że to są opcje jakieś tam, powiedzmy, eksperymentalne, to nie powinno to być przy każdym wczytywaniu tego świata pokazywane. Przecież ktoś wie, po pierwsze, że pokazało mu się to przy ustawieniu tych flag eksperymentalnych, a po drugie, no to jest troszeczkę nawet irytujące, że takie coś się pokazuje, no ale cóż. Są ludzie i są, powiedzmy, nie ludzie. Nie wiem, co za stworzenie programowało akurat ten, to, żeby ta flaga się pokazywała, ta wiadomość pokazywała się zawsze. Nie wiem, czy to był struś, czy to był, nie wiem, jakiś dzik, czy może kozioł takie coś zaprogramował. Nie wiem, co za stworzenie, ale na pewno człowiekiem to się tego nie dało nazwać, bo człowiek to brzmi dumnie nawet. Nie wiem, czyj to jest cytat, czyjś. Ktoś takie coś wymyślił, że człowiek to brzmi dumnie? Patrzcie, nawet coś tutaj jest, jakieś są te takie głupotki do podfiksowania. No to idziemy, Geronimo, na tą dużą ścianę, która graniczy z kanionem. Przy okazji może też zobaczycie kanion. Nie wiem, czy ja tutaj nawet nie zrobiłem podwójnej warstwy specjalnie, żeby jak coś wybuchnie po drugiej stronie, to żeby za bardzo mi się tutaj nie przedostało. Powinienem tak naprawdę zrobić chyba potrójną warstwę. Ale ponieważ mam w planach oświetlenie tego kanionu, to nie będzie to aż takie, wiecie, niebezpieczne miejsca.
No patrzcie, całkiem nieźle to wygląda. Była taka dosyć obskurna ta ściana właśnie z tego kobla, a teraz robi się całkiem nieźle. Miałem taki nawet przez moment pomysł, żeby zostawić ten kobel tutaj. I jak będzie tutaj powiedzmy jakiś wodospad czy coś w ten deseń, to że on się będzie tak, wiecie, robił tak integrował nieco z tą ścianą, ale zobaczymy jak to wyjdzie finalnie, w sensie co tutaj finalnie będzie na tej ścianie, czy tutaj zrobię wodospad, czy tutaj nie zrobię wodospadu. Jak będę robił wodospad, to no wiecie, no, policzymy to na straty powiedzmy. Jak to się mówi? Wpiszemy to w koszty po prostu. Tutaj są jeszcze takie malutkie te doróbki. No, nie najgorzej. Co prawda skończył mi się kobel, ale zapewne trochę się go jeszcze tam przepaliło, więc może mi się uda skończyć te reparacje kamienne tutaj w jaskini. Może to tak zostawię, może to bardziej skopię. Chyba skopię to o te powiedzmy właśnie dwie kratki, żeby to było równo powiedzmy z wyjściem z tego korytarza. Albo nie, bo będzie widać te. Może to skopię o jedną kratkę, bo nie będzie wtedy widać tego powiedzmy drzewa. Chyba tak to zrobię. No, to nie jest zły pomysł. Kabla nigdy za dużo w ekwipunku. Jednak mi to tak nie wyszło kapitalnie jak myślałem, że będzie. Ale to poprawimy. Ciach. I ciach. No, robi się tutaj coraz ładniej. Jeszcze powinienem poprawić to, co zrobiłem wcześniej. Trochę to głupie, że robiłem to dwa razy, ale cóż, mądry Wolfram po Skodzie. No i patrzcie, clear stał na nigdy za dużo. Trzeba zasięgnąć trochę zapasów, ale nie, całkiem fajnie się udało. Jak widzicie, ta jaskinia już się robi coraz bardziej przytulna. To nie jest jaskinia, to jest przecież kanion, ale powiedzmy ten obszar, który przedtem był taki dosyć nieprzyjazny i trochę mobogenny, to teraz już się zrobił całkiem taki elegancki i nawet sympatyczny. Powoli kotki będą mogły się w nim zacząć osiedlać. Przede wszystkim muszę jeszcze zakończyć tą warstwę odgórną. I to będzie już wtedy całkiem niezłym osiągnięciem. Skoczę może jeszcze do spania. Robi się trochę ranek, ale... No, już niestety nie mogę skoczyć do spania. Całą noc siedziałem w kanionie tutaj naprawiając reparacje kamienne. I całkiem nieźle mi to wyszło, jak widać. Jeszcze to muszę tylko tutaj jakoś dokończyć. To bym chciał też zabudować, żeby tego nie było, bo już wiecie, co za dużo różnych loży i luk, to trochę niezdrowo. Mogę to potem jakoś oświetlić, coś w ten deseń. Coś w ten deseń. W ten deseń? To jest ta deseń, czy ten deseń? Wiecie, deser jest w męskiej formie, ale... Ale akurat co do deseni, to nie jest to męska czy nie męska. O, coś tam jest świecącego. A to ta śmieszna ta, z której wypada ten. No nieźle. To jest ta śmieszna ośmiornica, która została dodana w 1.7. Z niej wypada... O, biedna, ginie. Szkoda mi się ta ośmiornica. Z niej wypada taki jakiś, powiedzmy, płonący, świetlisty pigment, którym można robić tabliczki różnobarwne. Całkiem fajna. Jakbym miał Optifine'a, to ta pochodnia by mi tutaj świeciła i bym sobie mógł ten kanion troszkę rozświetlić. Nie mam tutaj Optifine'a jeszcze ogranego. Na tej paczce z większą ilością modów będzie Optifine, więc w tym, powiedzmy, pod tym względem będzie całkiem fajna i awangardowa i sympatyczna. To chyba też jakoś zakobluję z tej strony, a z drugiej strony za clearstone'uję.
też jest jakieś wyjście. To jest wyjście już na dobrą stronę, ale nie będę tutaj żadnych dodatkowych wyjść doradzał. O kurka. A, to jest to, co jest oznaczone nowa kopalnia. To ten tag też jest sobie jakoś ten... zlikwiduję z mapki. Bo ja wiem, że tam jest kanion. Bo to jest ten kanion właśnie, który jedzie, wiecie, wielki no, od tamtej strony w drugą stronę. I co jest ciekawe, ja się do tego kanionu nie dokopałem. Pomimo tego, że wiecie, jak ja kopię, jak ja mam porozbudowane teraz sieci tunelów, to jeszcze do tego kanionu się nie dokopałem. Co jest takie dosyć ciekawe. Być może dlatego, że on jest dosyć płytko, że nie jest, wiecie, powiedzmy tam na poziomie 11, bo ja kopię generalnie na poziomie 11, bo tam jest największe prawdopodobieństwo znalezienia diamentów. A o diamenty mi chodzi tutaj generalnie w kockach, a nie powiedzmy o żelazo, czy o powiedzmy złoto. Złoto to jeszcze tak wiecie, pół biedy. Złoto się przydaje do kolejek, ale poza tym to ja nie jestem wielkim złotnikiem powiedzmy w tej części galaktyki. Tu jest fajnie porobiona. Trochę trzeba będzie jeszcze ten sufit tutaj, ale to przy okazji przeprowadzki podejrzewam, że ja to zmieniam. Tutaj było, wiecie, to stare wejście, gdzie się wychodziło na górę, to wejście, gdzie się, wiecie, skakało, żeby dało się zejść do kanionu, a żeby creepery stąd nie wyszły. Takie właśnie magiczne tutaj są te niektóre pozostałości, ale to już ten zlikwidujemy, bo jest to nieprzydatne. Już skończył się, powiedzmy, okres przydatności tego tutaj, tej kontrapcji. No i tak w sumie to może być. Jeszcze tutaj to ciach, z tej strony troszkę załatam. A, jest, fajnie, udało się przeskoczyć. I to mogę sobie też jakoś polikwidować. No i patrzcie, nie mam już tutaj w zasadzie, a tutaj jeszcze są takie dwa te klocaczki. Klocuszki, klocunie do podmianki na czystsza. Z tej strony nie planuję robić żadnych okien, powiedzmy w tym masywie tutaj, bo to jest takie dosyć ładne, naturalne. Natomiast z drugiej strony tutaj będzie takie jak jest. Podejrzewam, że to troszeczkę od góry po prostu przymutuję, że nie będzie tego, tych klocaczków tutaj u góry. I być może ten dirt, no oczywiście ten dirt będzie zamieniony na czystego. Tutaj muszę to jeszcze rozświetlić, bo jeszcze coś się tutaj zrespi, na przykład ten japonczak czy. No nie, toperz może się zrespić w sumie, ale po co obciążać serwer? No i patrzcie, no szafc bez butów chodzi, przy samym wyjściu mamy te niepodmienione surowce. No czego to jest podobne? Jak tak można? No i tutaj jeszcze, patrzcie, został dirt. Śmieszne. No i ta pochodnia też tutaj, no ona się domaga reparacji. Ładnie. Tutaj będzie to w jakiś sposób przerabiane. Jeszcze nie jestem pewien w jaki, ale na pewno coś tutaj będzie robione. Może tutaj będzie jakiś storage. Tutaj może być jakiś storage w sumie. Albo większe jakieś pomieszczenie, nie wiem, z piecykami czy z jakimś... Niestety Applied Energy Sticks jeszcze nie ma na 1.17 i ja nad tym bardzo, bardzo ubolewam, bo Applied Energy Sticks jest świetnym modem i bardzo lubię go używać. Znaczy lubiłem go jak był jeszcze dawno, dawno temu. Natomiast, no patrzcie, dokopałem się do czegoś. To jest jakiś taki ten miejsce ukryte. Natomiast w tej wersji 1.17 jeszcze go nie ma. On jest robiony teraz na 1.16. To jest w moim przekonaniu trochę błędem. Ale jeżeli to ma im pomóc deweloperom, bo chyba jest ich więcej niż jeden, podejrzewam. Applied Energy Sticks jest też zresztą na GitHubie, więc prawdopodobnie programuje go, powiedzmy, cały naród, a nie pojedyncza, powiedzmy, tam osoba. Chociaż i tak mogę się mylić, bo są mody na GitHubie, które programuje pojedyncza osoba. Niemniej, jeżeli to ma pomóc osobom, które tworzą Applied Energy Sticks, no to niech sobie to podbiją do 1.16. Natomiast, no, moim zdaniem nie ma co zostawać, wiecie, na jakiejś tam ultra starej wersji, która za chwilę będzie zapomniana i nieużywana i zaniedbywania czegoś, co teraz, powiedzmy, jest tworzone na bieżąco i co będzie, powiedzmy, jakiś tam up-to-date jeszcze przez znaczny czas. Ale cóż, no nie mój mod. Ja co mogę zrobić, to mógłbym jedynie zrobić im jakiegoś pull requesta do 1.17, ale z racji tego, że AE jest dosyć rozbudowanym modem, to ja nie wróżę sobie sukcesu, jeżeli by mi się coś tam nawet odrobinę udało. Bo zmiany są znaczące, naprawdę. Pod kątem zmian właśnie we klockach to ich jest dosyć dużo. I w klockach, w nazewnictwie itemów, w nazewnictwie różnych funkcji, bo jak się generalnie tworzy mody w fabryku? Jak wiecie, Mojang pisze Minecrafta na swojej licencji, która zabrania rozpowszechniania wszelakich elementów, jakie są wewnątrz gry. Kodu,
jakichś asetów i tak dalej. I nie wolno, tak jakbym na przykład ja pisał moda, to nie mogę niczego, co Mojang zaprogramował. O kurde, skończył mi się kilof, ja pierniczę. Cokolwiek, co Mojang zaprogramował, nie mogę w tym modzie użyć. I nie mogę też, powiedzmy, rozprowadzać jakiegoś modyfikowanego Minecraft.jar i tak dalej. Więc w jaki sposób robi się i rozprowadza się mody na fabrykę? Otóż istnieje takie coś, co się nazywa yarn. Nie myj z yarnem ze środowisk JS-owych, czyli package managerem takim, powiedzmy. Yarn nie jest package managerem, yarn akurat ten służy do tego, że Minecraft.jar został przez kogoś tam, prawdopodobnie przez drużynę deweloperską tego projektu Yarn, zdekompilowany i został przeanalizowany, jak jest zbudowany. I na tej podstawie zostały opisane funkcje, w obrębie których działa. No bo wiecie, jak zdekompilujemy jakiś kod binarny, czy w C++, czy w Javie, czy w czymkolwiek, to funkcje nie mają nazw, no bo podczas kompilacji nazwy są kasowane, ukrywane, utrudniana jest, powiedzmy, analiza tych nazw. Więc zrobili tak, że przeanalizowali, w jaki sposób ten Minecraft.jar działa i stworzyli nowe nazwy dla tych funkcji, stworzyli odniesienia do jakichś tam, powiedzmy, zmiennych, do jakichś właśnie komponentów tego kodu. I ktoś, kto chce tworzyć moda na fabryku, musi mieć tego yarna doinstalowanego i on się potem odnosi do tych definicji, które są w yarnie. I podczas kompilacji jest zaciągany, z tego co wiem, Minecraft.jar, on jest dekompilowany i ten mod jest, powiedzmy, na podstawie tych definicji z tego yarna w jakiś sposób tam podłączany do różnych funkcji w Minecraft.jar. Nie jestem z tym ekspertem, mogę się mylić, ale to jest, powiedzmy, najbliższe, co byłem w stanie jakoś tam zrozumieć z tego, w jaki sposób to środowisko działa przy moich wielokrotnych i długotrwałych próbach zupgrade'owania inventory profiles do 1.17, które się, wiecie, nie udały. Ale teraz będziemy robili te kilofy. Dobrze, tutaj są jakieś te, tutaj są łuki. Przekażę trochę łuków do storage'a, po co one tutaj mają być. Strzały mogą zostać, natomiast ja potrzebuję zrobić kilofy, bo kilofów już nie mam. A, jeszcze 22 stołna wyszło. To mnie cieszy. I dużo mam łopatek, to mnie też bardzo cieszy. Okej, chciałbym mieć 4 kilofy. Nie 6. 4 kilofy. Jeszcze jedno. To sobie tutaj poukładam. O, i są bardzo ładnie. Co mogę dać do skrzynek? Mogę dać do skrzynek trochę kobla. No i oczywiście te surowce, których nie lubię. Ciach, zmykajcie, nieprzyjaciele. Okej, niespanka. I lecimy. No czy są jakieś węże? Tutaj to całkiem fajnie widać. A jednak się myliłem. Myślałem, że fajnie widać, a nie do końca tak fajnie było widać. Dlatego, że tutaj, jak jestem w okienku 1920-1080, to gorzej widzę radar. A radar mi powinien wbrew pozorom pomagać. Okej, widzę jednego węża. W sumie powinienem ten radar powiększyć, kurczę. O, i dajcie mi, proszę, bardzo, bardzo, bardzo tego... Panie wężu, gdzież pan jest? Widzę pana głowę, panie wężu. Dziękuję. Super. Gdzie szkieleta widziałem, nie? Chyba nie. Gdzieś on się głosił, wiecie, ale go nie widzę obecnie. Panie wężu, proszę być grzecznym wężem. Bardzo ładnie. Wąż był dzisiaj grzecznym wężem. I tak wygląda ten kanion od góry. I tutaj chciałbym mieć trzykrotną, albo nawet, wiecie, czterokrotną warstwę szkła po to, żeby było to bardziej odporne, wiecie, na uderzenia węży. Przede wszystkim węży, no bo żaden mob nie jest taki denerwujący i tak zagrażający kotkom jak wąż. Tak naprawdę słyszałem, że węże, że kotki syczą na węże. Mówiłem to już na pewno w niejednym z moich odcinków. Tylko że akurat w moim przypadku to się nie sprawdziło i kotek zmarł właśnie z powodu uderzenia węża. Więc było to dosyć niefortunne przeżycie, które chciałbym, żeby już się nie powtórzyło. Dlatego staram się właśnie moje kotki troszeczkę przynajmniej izolować się wężami. Tutaj będzie to już zablokowane. Ciach. No, ale jeszcze tego klocka stąd ukradniemy i tutaj coś kupiło drobinka. Tak, i o ironio, mam dużo bardzo dirtu, a nie zabrałem akurat ze sobą. W sumie podskoczymy pod dirta.
Ucia. No nawet nie przestałem biegnąć. Bardzo ładnie. Cieszy mnie to. Skoczymy zatem po Dirta. Dirta mam nad piaskiem. Weźmy profilaktycznie 3 staki, a niech jest. I widzę, że troszeczkę mam mało strzału. Przydałyby się strzały. Strzały by się przydały. Tu mam kurze pióra. Wygląda na to, że nie. Co będzie kurą zrobić już niebawem jesień średniowiecza. Ewentualnie mam to w rzeczach ważnych, te piórka. Mam. Okej. Okay. Nie będziemy robić kurą jesień średniowiecza. Patrzcie, jak się nauczyłem. Jestem dobrym tym uczniaczkiem. 25. No, nieźle. Widzę gdzieś jakiegoś węża. Panie wężu, proszę być grzecznym wężem i dać się zastrzelić. Bardzo ładnie. Dziękuję, panie wężu. Kurczę. Panie Endermanie, proszę nie kraść. Proszę być posłusznym Endermanem. No nie wygląda to źle, moi drodzy, nie wygląda to źle. Ładnie. Więc tak wygląda stan na tą chwilę serwera i spraw około serwerowych. Podejrzewam, tak jak mówiłem, że dużo się będzie jeszcze tutaj zmieniać. A ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do kolejnego odcinka.